proszę Państwa, jesteśmy w gminie Lesznowola, więc zobaczymy słynne pasy 3D, przynajmniej może po drodze będą. Miały być przy szkole gdzieś tutaj, te takie słynne pasy, które Budimex, ogromna firma, zrobił w ramach kampanii edukacyjnej, żeby ludzie zwalniali przed pasami, bo one wydają się wystające. No to jest, mijamy szkołę, o. Mijamy szkołę i co? Są pasy, ale te na pewno nie są 3D. A to nic, zawrócimy na rondzie. Może będą jakieś inne. Tu nie ma, tam nie ma. No gdzie są te pasy 3D? He? Halo? To jest droga koło szkoły, którą jeżdżą samochody. Może na parkingu zrobić, zobaczymy. Skręcimy na parking. Zobaczymy, może na parkingu zrobimy. A, to już tak przed samą szkołę przejdziemy. O, cicho, cicho, cicho. Czy to są... O, jacie. Pasy 3D, patrzcie Państwo. Widzicie, że to są 3D? One tam przed samą szkołą. Tutaj nikt nie jeździ, bo to jest parking. Ja no, może rodzice stąd wyjeżdżają na jedynce. Brawo, sukces, ogromny sukces. Ja tutaj zawrócę, jeszcze raz je obejrzymy. Ale akcja. Patrzcie, progi są zwalniające, co jest akurat dobre. I pasy 3D, widzicie, kiedy jest 3D? Ale wystaje! I jak mi jeszcze ktoś powie, a ostatnio czytałem, że ktoś z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został wykorzystany w materiale PR-owskim firmy Budimex, że to świetne rzeczy poprawiają bezpieczeństwo. No to jak chcecie robić tak jak w Lesznowoli, to możecie na chodniku namalować u kogoś w domu. No fuckers. Proszę Państwa, uważam, że robienie takich rzeczy jest głupie, ale chwalenie się nimi jako duża firma jest głupsze po dziesięciokroć, czy tam jak, no, nie jestem w stanie wyrazić mojego braku szacunku dla takich pomysłów.